Patrycja, jak się biegło te 261 km? Długo. Nie, ale tak naprawdę to biegło mi się dobrze, dobrze się czułam. Na starcie, jak zwykle, powiedziałam, że to, czego chcę, to chcę dobiec zdrowa i szczęśliwa. I rzeczywiście tak było. Z problemami po drodze, ponieważ były techniczne problemy z trakami, ale tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia tak dużego, czy po prostu bym była tam troszkę szybciej, czy wolniej. Ważne, że miałam okazję naprawdę cieszyć się tym startem, patrzeć na to wszystko wokoło niemalże z otwartą buzią. Nie tylko z powodu tego, że było gorąco i ciężko się oddychało, ale naprawdę wyjątkowy bieg, wyjątkowe miejsce i dystans, którego nigdy w terenie nie pokonałam tak naprawdę. A te widoki, które były tam na miejscu, możesz przyrównać do czegoś, co już wcześniej przebiegłaś? Nie. Co tam zdecydowanie nie, ponieważ trasa jest bardzo różnorodna, zmienia się. I były i trudne technicznie kawałki asfalty, i drogi piaszczyste, i drogi bardzo głęboko pyliste, i pagórki, i płasko to prawie nie było, no może to tak przyszło. Ale wbiegaliśmy do zamków po drodze, zwierzęta, tu się pasły konie, tam jakieś bydło się pasło, kozy, owce, w nocy słyszałam dzwonki, nie widziałam, a słyszałam dzwonki pasących się gdzieś tam owiec. Jest wiatraki, wielkie wiatraki, elektrownie, które też było słychać w nocy i no po prostu widoki naprawdę takie, że ja nigdy nie robię zdjęć, nigdy nie nagrywam filmików i robiłam jedno i drugie. A ten trak, o którym mówisz, co go zgubiłaś, z czego to wynikało, że się zgubiłaś na trasie, bo tutaj bardzo dużo osób mówiło o tym, że przeżywali te emocje Umierało. Nie tylko z biegania, ale również z tego, że widzieli tą kropkę, która się gubiła, tak? Tak, w ogóle dziękuję za wszelkie, że tak powiem, z Polski informacje, że się zgubiłam. Ja wiedziałam, ale jak tylko zeszłam z traku i był problem właśnie z trakiem, zaraz powiem dlaczego, to słyszałam w telefonie takie bip, 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 bip i co chwilę informacje z Polski, jesteś poza trakiem, wracaj, uważaj, co się stało, gdzie patrzysz. Więc okazało się finalnie dopiero dzisiaj, że organizator na stronie angielskiej, anglojęzycznej, z której po prostu, zresztą sam wgrywał mi tego traka, zamieścił inny trak niż na stronie portugalskiej. Chodziło o to, że były zmiany wokół w miastach w związku z COVID-em zresztą, z sytuacją całą i po prostu punkty odżywcze były w innych miejscach niż zwykle i w ostatniej chwili, dwa dni przed, po prostu zapadła taka decyzja i zmiany zostały wprowadzone na jednym traku, a na drugim nie. A może to była specjalna jakaś zagrywka organizatorów, bo z jednej strony wiedzieli, że przyjeżdża Patrycja Bereznowska, Badwater, absolutnie mistrzyni, nie podejrzewam. Ale z drugiej strony były takie z tamtych miejscowych dziennikarzy i obserwatorów, jakieś komentarze, że Patrycja przyjechała tutaj na wakacje, tak? I tą wygraną troszeczkę im chyba utarłaś nosa. Jakie masz wrażenia z tym związane? Znaczy, no utarłam na pewno nosa 4-krotnemu zwycięzcy, który na dodatek okazał się niezbyt przyjemnym człowiekiem. Kiedy go poprosiłam na trasie o pomoc, bo właśnie miałam problem z trakiem, to powiedział, że nie i odwrócił się i zaczął bić szybko. No, zachował się po prostu nie fair. Pierwszy raz tak naprawdę zdarzyło mi się to podczas biegu ultra, gdzie no, ultrabiegacze jednak dbają o to, żeby no, pomagać. Natomiast absolutnie nie podejrzewam organizatora i w żaden sposób nie. Po prostu błąd, zamieszanie, zmiany w ostatniej chwili spowodowały to. No, to przykra wiadomość, bo to tak naprawdę taki trochę nierozwiązywalny problem. Bo teraz jak porównać te czasy i po prostu no, najważniejsze, że finalnie dobiegłam, napsułam wiele krwi wielu osobom tym, wiem, że się denerwowali, ale finalnie, że tak powiem, jest jak jest. Patrycja, co planujesz za chwilę? No, oczywiście, że chciałabym wziąć udział w niedzielnym ultramaratonie Powstańca.
Zobaczymy oczywiście, jak będę się czuła i jak się zregeneruję, czy pobiegnę go towarzysko, czy pobiegnę go walcząc. Jak coś, to mam miejsce w sztafecie. Dalej zobaczymy. No, są Mistrzostwa Polski pod koniec sierpnia w biegu 24-godzinnym w Pabianicach, a kolejny z dużych startów to ultrabalaton, przeniesiony z wiosny, więc też zobaczymy, czy to wszystko się odbędzie tak, jakbym chciała, ale 220 km dookoła jeziora Balaton na Węgrzech, no to też kolejne duże wyzwanie. Jeszcze ostatnie pytanie, jak w Portugalii wygląda sytuacja z koronawirusem? Bo tutaj mamy te biegi, teraz możemy organizować imprezy do 250 osób, a tam jak jest? Tak, nie odpowiem, na ile osób mogę organizować biegów, bo nie wchodziłam w takie szczegóły, natomiast na odprawie i po prostu kiedy byliśmy wszyscy razem, obowiązywały nas maseczki. Reszta na stacjach odżywczych również, oczywiście tylko nie biegacze jak jedli, więc praktycznie no nie, no bo natomiast kiedy była większe skupisko. Natomiast wygląda to podobnie jak w Polsce, że po prostu w budynkach używa się tych maseczek, dezynfekuje dłonie. Portugalia jest raczej mało przypadków, ale ciągle się zdarzają. Większym problemem tak naprawdę dla organizatora były pożary w trakcie biegu. W tej okolicy w ogóle pożary zdarzają się bardzo często. Są lasy eukaliptusowe, wysoka temperatura, olejki, burze. I przeszła tydzień wcześniej, jak ja byłam, to przeszła duża burza, po której były pożary. Natomiast pożar, dostałam informację, że dzisiaj jest ugaszony. To są tak wielkie pożary, że robi się tak jakby zachód słońca. I było ryzyko przez, znaczy, no może ten pożar nie zbliżał się tak dużo, ale były dosyć blisko tych rejonów, gdzie zawodnicy biegli. To znaczy, ja już dawno dobiegłam, ale jeszcze byli na trasie i po prostu, i to było tak naprawdę takim w tym momencie zawodów największym niebezpieczeństwem. Przepraszam, że ja tak się kręcę, ale zjadają mnie komary. Prawdopodobnie jeszcze ciepła jestem od portugalskiego słońca. I na sam koniec chciałabym podziękować wszystkim, którzy tam pchali tę kropkę, wspierali, pisali wiadomości. Cały czas miłe komentarze dostaję i przede wszystkim też sponsorom za wsparcie. Grupa sportowa PKN Orlen. Lurbel, który wyposażył mnie w ubrania, Hoka One One, która dała mi buty, Spring Energy, który zapewnił mi energię na bieg w postaci żelu, Okra Poland, która zapewniła mi logistykę i pomoc w zorganizowaniu tego wszystkiego, Garmin, który dał mi dwa cudowne zegarki i zupełnie z ich winy to wszystko nie działało, Prorech w Legionowie, który zapewnia mi zdrowie przez masaże i jutro się u Was pokażę. Jeżeli kogokolwiek nie wymieniłam, to przepraszam, a na sam koniec bardzo dziękuję naszej kochanej gminie Wieliszew za wsparcie mnie, klubu i do zobaczenia w niedzielę. Brawo! Chodźcie! No matka.